Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w województwie śląskim. Na stronę opozycji przeszedł marszałek Jakub Chełstowski oraz kilkoro radnych PiS. Po wielogodzinnych, wieczorno-nocnych obradach i licznych przerwach odwołano także cały zarząd województwa, w tym wicemarszałka Wojciecha Kałużę. Odsunięcie się od PiS marszałek Chełstowski tłumaczy krótko. Brak odpowiedzi liderów politycznych na problemy w zarządzie województwa. Brak wsparcia w pewnych zakresach. Ja nie wychodzę z założenia, że muszę trwać do końca kadencji. Wydaje mi się, że te informacje, które przekazywałem dalej o tych problemach, o braku jedności w zarządzie województwa, nie znalazły odpowiedniego gruntu. Nad tą decyzją marszałek myślał przez ostatnie pół roku. Wczoraj Ruch Samorządowy Tak dla Polski poinformował, że Chełstowski zasila jego szeregi. Chcemy, my to tak nazywamy w swoim gronie, usamorządowić sejmik, żeby on wrócił do swojej korzeni, do samorządów, bo wydaje nam się, że to też będzie taki dobry akcent przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, żeby rząd, który zostanie wybrany, ten nowy, pamiętał o tym, że samorządy naprawdę zmieniały ten kraj i były ważnym elementem tego wszystkiego, co się wokół nas w ostatnich latach działo. I przedstawiciel rządu do spraw samorządu to nie może być osoba, której nikt nie zna, to powinien być ktoś w randze wiceministra. Poniedziałkowe polityczne trzęsienie ziemi w sejmiku ma szczególny wymiar. Dokładnie wtedy przypadała czwarta rocznica wolty wicemarszałka Kałuży. Na dodatek jeszcze w weekend prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził wraz z premierem Mateuszem Morawieckim Katowice, a także Jastrzębie Zdrój i Gliwice i przekonywał o sile ugrupowania. Pan Jarosław Kaczyński wczoraj i przedwczoraj jeżdżąc po Śląsku próbował jeszcze zapanować nad tą sytuacją, ale dzisiaj widzimy, że już członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą być w Prawie i Sprawiedliwości, a PiS traci moralne prawo do rządzenia. Do nowego zarządu województwa śląskiego powołano byłego prezesa GPW Tomasza Czopika, dotychczasową pełnomocnik prezydenta Sosnowca Annę Jedynak oraz byłego prezesa Stadionu Śląskiego Krzysztofa Klimosza. Opozycja wymieniła też przewodniczącego sejmiku. Nowym został profesor Marek Gzik, który stwierdził, że dyktat z Warszawy zostanie zamieniony na rozmowę. Nowa perspektywa unijna, 20 miliardów złotych dla województwa śląskiego, niebagatelna kwota. Chcemy wydać to efektywnie, chcemy zamienić tą kwotę na autentyczny rozwój naszego regionu, ale chcemy rozwijać się w taki sposób, żeby jednocześnie uszanować Zielony Ład, uszanować to, ten etos pracy, tradycję, różnorodność śląska, wielobarwność, ale tak jak mówię, to co jest moją rolą, to przede wszystkim utworzenie platformy dialogu. Dziś radni PiS i Solidarnej Polski nie zostawiają suchej nitki na marszałku Chełstowskim. Radny Marcin Kozik uważa, że to, co wydarzyło się w poniedziałek, to wielka polityczna chucpa w wykonaniu opozycji. 4 lata temu dużo mówiło się o zdradzie marszałka Kałuży. No jak ocenić to postępowanie marszałka Chełstowskiego? Jeżeli byśmy to oceniali w kategoriach zdrady, to byłaby to arcyzdrada w wykonaniu marszałka Chełstowskiego i radnych Stowarzyszenia Tak dla Polski. A politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że nie zostawią tak tej sprawy. Pan marszałek Jakub Chełstowski został marszałkiem z rekomendacji klubu Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie klubu w najbliższym czasie złożą wniosek o odwołanie, ponieważ wiecie państwo, założył nowy ruch i niestety zawiódł nasze zaufanie. O odwołanie będzie jednak ciężko, nie znaczy to, że wkrótce nie szykuje się kolejne trzęsienie ziemi, tym razem w spółkach podległych marszałkowi.